Rodziło się nas jeszcze w roku 2016 o połowę mniej niż w roku 81 czy 2. Rodziło się nas 400 tysięcy. Czyli z 800 tysięcy rocznie spadliśmy do 400 tysięcy. Natomiast rok 2023, Szanowni Państwo, to jest poniżej 300 tysięcy urodzeń w Polsce. To jest 25% spadek urodzeń w ciągu zaledwie 4-5 lat. I to jest coś, z czym niestety, co niestety będzie dotykać system edukacji, bo tych dzieci zwyczajnie do szkół idzie coraz mniej. I to jest, przyznam szczerze, coś, co myślę spędza sens powiek nie tylko włodarzom jako organom prowadzącym, ale też dyrektorom i wszystkim innym odpowiedzialnym za system edukacji, jak go ukształtować, jak go w dalszym ciągu, na dalsze lata planować i projektować, żeby on był skuteczny i możliwy do utrzymania, bo też nie jest żadną tajemnicą, to absolutnie nie jest żaden zarzut, chociaż często się pojawia w różnego rodzaju publikacjach w takiej formie, że no, dla wszystkich samorządów ten system oświaty to jest największa część budżetu zawsze. To nie dziwi, bo tak jak miasto Przemysł mają 31 jednostek oświatowych, które zatrudniają blisko 2000 osób, troszeczkę mniej, bo około 1000, albo bodajże 800 na chwilę obecną. Oczywiście jest to ogromny system, który musi generować koszty, bo przecież szkoły i koszty osobowe po prostu te koszty generują. Stąd oczywiście jak w każdym samorządzie, również w samorządzie miasta Przemyśla, ta część dotycząca oświaty to jest absolutnie największa część budżetu. W tej chwili wynosząca już sporo ponad 200 milionów. Ja przyznam szczerze, pamiętam posiedzenie Rady Miejskiej, w którym Rada Miejska podejmowała takie pismo do pani minister edukacji ówczesnej, że jesteśmy w takiej stanie zapaści edukacji, bo system edukacji w Przemyślu wynosi koszty na poziomie 120 milionów. Życzyłbym sobie, żeby te koszty wynosiły 120 milionów. To oczywiście niemożliwe, ale w tej chwili wynoszą tylko pół więcej i jakby ten sufit jeszcze absolutnie nie jest osiągnięty. A z drugiej strony mówimy przecież o wielu jeszcze niedociągnięciach tego naszego przemysłowego systemu edukacji.